Wszystkim witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, przed nami siódmy odcinek z Hotel Business Simulatora, w którym tworzymy hotel marzeń. Dziś naszym celem drogi widzu będzie stworzenie już czwartego apartamentu, także tak to będzie wyglądało. Ja specjalnie jak zapowiadałem w poprzednim odcinku chciałem uzbierać, liczyłem, czy dobrze liczyłem, czy źle liczyłem, no to się właśnie teraz wszystko przeka okaże, Przekażę też. Mówimy o apartamencie, chyba 103, bo on jest tym drogim. Jak widzicie, no te drogie apartamenty dają kasę, dają satysfakcję. I tu jeszcze raz powtarzam, że na alkoholach fajny jest zarobek. Sprawdzałem to, jeżeli mamy apartament. No tu jest wolny, nie jest wolny. 104 chyba była wolna, albo też nie, też zajęta. No trudno. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli w apartamencie macie barek na alkohol, to klienci wam płacą 120 dolarów za ten alkohol po opuszczeniu, yy, po opuszczeniu nocki, a Was to kosztuje 50 dolarów, czyli przebitka no, jest ponad dwukrotna. tak? Jeżeli w zwykłych pokojach macie tylko yy, zwykły barek na alkohol, no to przebitka jest pojedyncza, więc też pomyślę, czy nie zrobić biznesu na alkoholu i, i wiecie, wiecie o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, zanim odblokujemy, to yy, zaczynamy urządzanie. I teraz od razu Wam mówię, dlaczego idę w temat luksusowych mebli, to jest to, co było w poprzednim odcinku, ponieważ moi drodzy, to się sprawdza. Mimo, że to jest drogie, jak nie powiem co, to to się nam jak najbardziej, moi drodzy, temat sprawdza. Dlatego, że liczą się punkty pokoju. Oczywiście może będziemy mieli mniej tego wyposażenia, ale może tu zamiast wanny damy jacuzzi, zaszalejemy. Wanny nie będziemy dawali, a jest kibelek, a jest umywalka? Nie ma umywalki chyba, to jeszcze umywalkę. Luksusową. Dobra, jest 10 produktów, więc niestety trzeba zamawiać. Możemy iść pokój odblokować i wtedy nie będziemy musieli, słuchajcie, go malować, bawić się w żadne rzeczy. Aczkolwiek oczywiście, że dla nas samych wypadałoby pomalować i jakoś go tam urządzić. No, zobaczcie, jak szybko kasa schodzi. Dobra, ostatni apartament do odblokowania ten na dole, bo plan miałem taki, żeby dół najpierw odblokować. Jak to sobie ustawimy? To jest w ogóle jakoś dziwnie. Hmm, tutaj chyba to łóżko przy, może przy oknie jakoś tak, może wzdłuż, no nie wiem. To jest w ogóle jakoś dziwnie to wszystko. Chyba, że tutaj to łóżko przy samym wejściu. Zobaczymy. Tak, może przy wejściu. Niech mi tylko dostawa, moi drodzy, przyjedzie. Hmm, także dzisiaj tą fa kasę farmiłem, żeby zrobić wszystko za jednym machnią. Tam jeszcze jakieś obrazy, coś. Zobaczymy ile będzie nam potrzeba. Oj, co tu się stanęło? Jakaś kolizja na parkingu. i u. A no i co, panie? Weź pan wycofaj trochę, bo tu moja dostawa jedzie za 5000 prawie dolarów. Halo. No nie. Mam iść spać. No w sumie już 22 się zbliża, No ale chciałem coś popracować, nie? A tam jakiś klient już czeka za pokojem, którego nie dostanie. No cóż, no ziewa, ten ziewa. No się zaczęło. Forek na parkingu. Czegoś takiego to się jeszcze nie spodziewałem. Gdzie by tu tego pana zalokować? O, dużo pokoi się pozwalniało. W sumie wiecie co, jeżeli my mamy widzowie takie ładne gwiazdki, to czy my będziemy wszystkich, słuchajcie, zawsze musieli wszystkim pokoje sprzątać. Czy stanie się coś, jak jednemu chłopowi nie posprzątam? Tam, tam idą następni, więc my nie mamy czasu teraz. O, tutaj pokojówka już działa. Dajmy alkohole, bo na nich jest biznes. Weźmy, no najwyżej ktoś będzie miał bezpieżyny. Coś niecoś wysprzątane jest, nie i kalafy chłopie, bo mnie denerwujesz. 104 zajęta. I zwykłe pokoje zostały. No to trudno, zrobimy patent. W sumie nie wiem, jaki patent zrobimy. Ta z tą pierzyną strasznie, kurczę, słuchajcie, kiepsko robi. Nasza pokojówka. A, bo we w każdym pokoju nie mamy tego, ale już nie chce mi się... U, się skończyły alkohole. No i co mamy zrobić widzowie, jak nam się dostawa zablokowała? Widzicie, dostawa nam się zablokowała, nie zamówię alkoholu już. Niedobrze, tam coś nie, coś tylko oględnie posprzątam, nie dostaną pościeli. Tylko no, ty kurczę, pin do jedna, za co ja ci płacę za sprzątanie? Sprzątałaś i zostawiłaś bałagan. No właśnie, bo teraz akurat tak fajnie mi się pokoje pozwalniały, i chciałem moi drodzy troszeczkę tutaj zrobić małe machnią, żeby no tu posprzątała niby. Małe machnię chciałem zrobić, żeby po prostu już, wiecie, nafarmić na trochę kasy, także nie będę tutaj zwracał uwagi na ile ten pan by chciał, na dwie noce. No, wykasujmy go najwięcej, tylko żebyśmy nie stracili. To może 106 mu damy. O, dobrze czułem, tu pani na trzy noce, o to mi widzowie chodziło. No już mamy 2000, także następną dostawę będziemy mogli zamówić, a o tej to możemy pomarzyć, bo tu w ogóle się korek jakiś zrobił. No nic, to idziemy spać, pierdzielimy to. Nie będziemy się korkom, korkom przyglądali, słuchajcie, nie nasz klimat, nie nasze, nie nasze trampki, nie? My idziemy spać. O, tu możemy wrzucić. Niech się pierze, chociaż potem niestety pokojówka będzie mi tą pościel brała. Tak, powtarzam się, ale szkoda, że nie można zapasów pościeli robić i jakiegoś regału nie ma. No to jest bardzo denerwujące, tu się wam przyznam. A, to ja cztery pościele przy sobie miałem. A, to nie wiedziałem. Kurde, taki brudas byłem, że tyle pościeli przy sobie nosiłem. I w czterech pokojach nie ma pościeli. Okej, okay, dobra. Niech będzie, niech będzie, widzowie, niech będzie. Gdzieś bym tam wrzucił jakąś pościel, ale 109 jest nieogarnięta, podobno. No to może wiecie, bo tak jakbym wszystkich nie ogarniał, to mi łapki spadną. Tu trzeba robić tak, że mogę sobie raz na szaleństwo pozwolić i coś nie ogarnąć. Czy mi ta dostawa moi drodzy przyjechała? bym chciał ją odebrać i zamawiać kolejną. Czy dostawa nadal stoi? No nie wierzę. Ja pier. papier. I co ja teraz mam zrobić? Halo? Nie wiem, może ja powinienem słuchajcie, z. Może powinienem zrobić sejwa, wyjść i może to się zresetuje, nie? No bo zobaczcie, gość mi nie wyda tego towaru. Tu mamy problem. Czemu ja zawsze mam kurde podgórkę? Yy... To, że korek na parkingu? No, przecież o taką pierdołę Gościu, w ogóle posłuchaj, to jest mały problem, bo ty miałeś gościa z prawej, to powinieneś go puścić. Wyłaś mi z tej ciężarówki i zaraz ją przeparkuję, bo ci zaraz, kurde, kopa, zasadzę chłopie. Denerwujesz mnie, czekam za towarem, a ty sobie stoisz jak taki pajac. Wynocha mi z tej ciężarówki, już z tego tam i weko, czy nie, i weko, tylko i suzu chyba jakieś. Jak ci kopnę w lampę zaraz, kurde, chłopie, wyjeżdżaj mi stąd. Ci go zablokowali, a, a ja nie mam dwóch po. W ogóle zobaczcie, dwa busy przyjechały po, po dwie pokojówki. A tak naprawdę, kochani moi drodzy, ja mam tylko jedną pokojówkę. I to jest taka ciekawostka. Nowi klienci się domeldowują, więc zanosi się tu jeszcze większy korek na parkingu. Bo nowi klienci przyjechali, a starzy nie mają jak wyjechać. Ale my kasę musimy mieć. Kurde, bo ja chcę, a czy ja mogę w ogóle zamówienie następne złożyć w tym sklepie? Może reklamację w sklepie złożymy, da się? Shop, uh, order in progress, wiecie co? Zróbmy może tak, save game. A spróbujmy zrobić takie machnią. I teraz dać loada. Zobaczymy, czy to coś zmieni, czy to się zresetuje. O, dobra, udało się, czyli bez wychodzenia z gry się udało. Okej, okay, tylko co z moim zamówieniem? Ono będzie jechało jeszcze raz? Klient póki co jakiś jedzie. A co z moim zamówieniem, widzowie? Nie mówcie, że ono przepadło. Yy, no to powiem wam reklamacja, nie. Jeżeli tak to wygląda, no to ja chyba twórcom napiszę opinię na ten temat, bo to. to słuchajcie, ja, widzowie, nie, 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 chwileczkę. Teraz to się wkurzyłem, bo naprawdę długo czasu yy, farmiłem te sześć koła żeby zrobić apartament. I teraz zobaczcie tej kasy nie do tego towaru nie odebrałem. Kasy nie zwrócono mi. I nie wiem czy w sklepie to może będzie ale co mam jeszcze raz to samo zamawiać? Order in progress no niby jest progres no czyli gościu powinien jechać słuchajcie. No, ale gdzie on jest? Na parkingu gdzieś stoi. Gdzie, gdzie... Zobaczcie, to się tu odblokowało. Wszystko. Gdzie jest ten gagatek? Bra, wiecie co? Osobny save. Czekajcie, wyjdę, wyjdę z Hotel simulatora, wejdę jeszcze raz i zobaczymy, co się stanie, jak czytam tego safe'a. Za chwilę zobaczycie, co się stanie. No dobra, moi drodzy, robimy loada. Robię to z wami. Mamy dwa loady, jak coś, nie? Do dyspozycji. Bo wiecie, te busy, na przykład, które jechały po pokojówki, zniknęły, tak? E, więc, jakby to okej. Okay. I teraz. No jedzie jakiś samochód, czyli jedzie jakiś klient, czyli tak samo powinien jechać mój dostawca. Ja tutaj za płot nie wyjdę, zobaczcie, tu już jest martwa strefa, w ogóle drzewo rośnie na asfalcie. To trochę chłopaki nie pomyśleli tworząc to, już nie, mówię, już nie chcę się czepiać, nie, ale... No i co jest? Nie wiem, w koszu na śmieci mam szukać może tej dostawy? Chyba, że to się jakoś zbagowało i tutaj jakoś ten, ten stoi, tylko ja go nie widzę, no ale nie ma go. Może E trzeba dusić? No widzowie w tym momencie to powiem Wam... W tym momencie to powiem Wam, że no to jest lipa, nie? I to widać, jakim jest gównem ta gra. Order in progress, czyli ja nie jestem w stanie nowego zamówienia zrobić. Bo zamówienie jest w realizacji, a ja tu nie mogę nic więcej zrobić, słuchajcie. Nie wiem, może, czy mam się przespać po prostu do następnego dnia, no ale już spałem, nie? Słuchajcie, jak już to, już spaliśmy, więc no dobra, no mogę, słuchajcie, się przespać do następnego dnia. A tutaj jakieś pościele miałem przy sobie, to może od razu wymienimy. Alkoholu, słuchajcie, nie uzupełnię, bo oczywiście nie mogę go zamówić. Dobra, spróbujmy się przespać. Bo i tak zaraz się zbliża, słuchajcie, godzina spania. Dobrze, mamy więcej kasy, tylko ja nie wyobrażam sobie to jeszcze raz zamawiać. W ogóle, ile jest samochodów na parkingu? Jest samochodów, słuchajcie, 6. Czyli tak jakby 6 klientów. A czy my mamy sześć pokoi? Możliwe, że mamy. No nie mówcie jeszcze mi. Czekajcie, chyba, że ja mam to w ekwipunku. Co zamówiłem? No nie mam. Widzicie, że nie mam. To miałem. Także nie mam w ekwipunku. No a wątpię, żeby w pokoju, który odblokowaliśmy. Zapomniałem, którym. 100, 100, 100 103 chyba. Wątpię, żeby to do pokoju się przeniosło. Co się zbagowało. No nie. W pokoju jeszcze nic nie stawiałem. No, powiem wam, że lipa straszna, nie? Idziemy tego giganta. Oj, ale zobaczcie, bus przyjechał po tą pracownicę, a moja dostawa nie przyjechała. A busy tak samo stały w kolejce i się zbagowały. Wiecie, że jeżeli to teraz mi się tak zbagowało, yy, że ja nie mogę żadnego zamówienia złożyć, przez to, że się ten powiesił na parkingu, to wiecie, że w tym momencie jest koniec serii. I to tylko pozostaje nic innego jak naprawdę bombardować tych twórców. Bo ja mam na przykład popsutą zabawę i Wy macie popsutą zabawę. Naprawdę to jest w tym momencie. Ja im to chyba nagram na filmie, ja im zrobię szota z tego. Ale o, zobaczcie, jedzie bus z pracownicą znowu. Pasy mi nie zwrócono, którą wydałem. Nie wiem, co już by było gorsze, tak naprawdę. Order in progress, czyli zamówienia też nie mogę złożyć. Wiecie co, widzowie? Ja w życiu się nie sądziłem, że tak mi popsują. No bo przyjechał bus po pracownicę i gdzie jest ten pieprzony dostawca? Słuchajcie. No, nie wiem, może ci klienci, słuchajcie, muszą opuścić pokoje, bo, bo to się zlagowało z jakimś samochodem. No, nie wiem, moi drodzy, no. No, ale jak widzicie, no nie jedzie ten chłop. Ja tu celowo idę, żeby zobaczyć, a tu w koszu nie ma tego, nie ma. Opowiem Wam, że jest to słabe, nie? Bo nawet jeśli na nowo miałbym tą kasę uzbierać, to jeszcze bym uzbierał na nowo na wyposażenie, tylko problem jest taki, że nie mogę zamówienia złożyć. Hmm. Nie wiem, no jeszcze jedyne co mi przychodzi do głowy, to może klienci muszą opuścić. Nie wiem, zwolnić tam na przykład może pracownicę, nie wiem. Pójść jeszcze raz spać. Zobaczcie, nawet jakbym chciał na nowo złożyć zamówienie, to nie mogę, bo jest napisane, że zamówienie jest w trakcie realizacji. W ekwipunku, jak widzicie, tego nie mam. Tu jest jeszcze coś zablokowane, słuchajcie, kutkom. Czyli tutaj też jeszcze będzie jakaś możliwość, pewnie jak. Jak coś odblokujemy, to moi drodzy, może będzie coś jeszcze dodatkowego. Ale co mi po czymś dodatkowym, jak ja nie jestem w stanie nic zrobić? Hmm. Nie wiem, mogę sobie poskakać, kurde, ze złości. To nie skacze? Ten policji, ho, ho, ho. To mi wcale ho, ho, ho do śmiechu nie jest, nie? Ja wiem, że to jest tylko symulator, ale powiem Wam, że no kosztuje niemało. Jeśli ser seria ma być tak urwana, że ja musiałbym zacząć wszystko od nowa, może to byłaby opcja, zacząć jeszcze raz od nowa, bo bym wiedział, jak to robić z tymi pokojami, żeby te gwiazdki jednak farmić. I zrobiłbym to sensowniej. Natomiast pytanie, czy mi się chce, moi drodzy, zaczynać od nowa? Tak, znacie już moje podejście, że ja jestem osobą, która nie narzeka i nie lubi narzekać, natomiast no. Nie wiem, nawet gdyby już mi tą kasę, słuchajcie, zjadło. Nie wiem, zadzwonię w dzwonek może przyjedzie, kurczę. Wiecie, nawet już, gdyby pal licho, nie? Gdyby mi tą kasę, słuchajcie, zżarło i musiałbym jeszcze raz ją zamówić. To wszystko. To jeszcze bym był w stanie zrozumieć. Nie wiem, czy ja w ekwipunku może muszę coś. No tutaj się nie da. No to może... W... Czekajcie. No jestem zły, powiem wam, jestem bardzo zły. Nie wiem, no spróbujmy z ekwipunku coś wystawić. Wszystko, co mamy z ekwipunku, postawmy, kurczę, w tym pokoju na ziemi. Albo na ścianie kwiatka. Znaczy, nie kwiatka, tylko obro obroska. Obroska z kwiatkami. No i co? I mam pusty ekwipunek, no i... Ale to nic mi nie zmienia, że mam pusty kwipunek. A dostawa nie przyjedzie, widzowie. Na no raczej wątpliwe jest, żeby się to zawiesiło z którymś klientem, no bo klienci stali na parkingu. To się zawiesiło z którymś odjeżdżającym, ale czekajcie, tych samochodów jest sześć. Aha, nie siedem. Czekajcie, widzowie, bo ja mam teraz taką. Ja mam 7 pokoi. Słuchajcie, zgłupiałem mnie w tym momencie, moi drodzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, 7, no dobra, mam siedem. Właśnie się zwolniły, to nie wiem, mam posprzątać jakiś pokój, żeby mi się kurcze. Może mam posprzątać jakiś pokój, żeby mi się to kurcze, nie wiem, odlagowało. Ja już nie wiem, co mam zrobić. No powiem wam, że zepsuli mi totalnie zabawę, nie? Jeżeli taki sposób mamy serię kończyć, no to rozumiecie chyba wszyscy, że moje określenie będzie proste. Ta gra i tak jest kitem totalnym. Według mnie mogła być o wiele lepiej zrobiona, ale gdzieś tam się w nią wkręciłem i takie coś się dzieje. I koniec serii z powodu takiego, który nie jest ode mnie zależny, to Słuchajcie, mi się to by chyba przydarzyło pierwszy raz. Supermarket serię skończyłem idealnie do końca. Z Eurotracka, no, drugą serię wolniej nagrywam. Z Fishing Planet zrobiłem dwie serie. Nigdzie nie było takiej sytuacji, żeby czynniki zewnętrzne mi uniemożliwiły. Serię. Już pominę, że zobaczcie, wkładałem do pralki pościela, nie mogę ich wyciągnąć, nie? I, i jakby nie rozumiem dlaczego. No coś wjeżdża, czyli klient jedzie. No ale gdzie jest kurwa mać moja dostawa, ja się pytam. Zobaczcie, Order in progress. No, nic widzowie. No, powiem Wam, że pewnie jak wy będziecie oglądali ten odcinek, bo mam 5 na zapas nagrane. Czasem kilka odcinków dziennie nagrywam. To jest całkiem możliwe, że... Kolejny odcinek, jeśli zobaczycie, to będzie albo totalnie koniec, bo teraz nie powiem wam, albo będzie tak, że, że zacznę od nowa i no mniej więcej w podobnym punkcie się spotkamy. Znaczy w punkcie, żeby były te trzy gwiazdki w hotelu, tak, łapki, hmm. ale no, no pokoje będę starał się w ten sam sposób odblokowywać. Zen, zen. Nie wiem, klienta trzeba może kurde do pokoju przyjąć. Co tu jeszcze trzeba zrobić, żeby mi się odblokowało? Idź pan do brudnego pierdolę, nawet nie mam alkoholu. Zły jestem. Gdzieś te łapki. Co mi po kasie w tym momencie widzowie? Nie wiem, śmieciarkę może trzeba zamówić. To przyjedzie dostawa, słuchajcie. Wiecie, jeszcze już mi taki głupi pomysł przyszedł. Już mam w dupie tą kasę, powiem wam szczerze. Sru. Zamawiamy śmieciarkę, która kosztuje tam chyba z 250, czy 350, albo 300. Zobaczymy, czy będzie śmieciarka jechała. No śmieciarka jedzie, no a gdzie jest moja dostawa, ja się pytam. No i sruf, śmieciarka po drzewie jedzie, nie? Absolutnie, słuchajcie, ta gra nie jest warta swojej ceny, tyle wam powiem. Jest totalnym gniotem, witem, szajsem. No dobra, śmieciarka przyjechała, wiecie, nie, nie chciałem, ale zamówiłem, nie? Ło, wow, a to co to za pani? Takiej pani jeszcze nie, nie mieliśmy. No ale co mi, co mi po tym, że pani do mnie przyszła i cztery dni wzięła i mam cztery tysiące na koncie. Ja byłbym, mówię, w stanie już olać to widzowie. Powtarzam jeszcze raz, moi drodzy, ważny komunikat. Ja byłbym w stanie to olać, że straciłem na tamtej dostawie. Mógłbym to zamówić jeszcze raz, ale no ja już nie wiem, co mam jeszcze zrobić. No wychodziłem przecież. Wychodziłem przecież, robiłem loada. No nie wiem, kiedy mam poprzedniego. No, tutaj mam z poprzedniego dnia, to się wiele zmieniło. Tutaj robiłem pierwszego loada. ale to już było niestety chyba w tej sytuacji ferelnej, jak oni się... No bo to już kasy nie miałem, także tutaj... No, to jest order in progress, także tutaj... Widzicie, to nie jest, że się droga zablokowała czy coś, bo normalnie klienci wjeżdżają. A inny load, ten najnowszy, znaczy no mógłbym się cofnąć o dwa dni wstecz, ale wiecie, że mój ostatni save to był chyba tamten poprzedni save, to był chyba wtedy, kiedy, kiedy my nie mieliśmy jeszcze apartamentu żadnego. Zresztą mogę wam pokazać, jakiego mamy ostatniego tego save'a, najstarszego. Zobaczcie, to mój save był taki, że ja nawet nie miałem trzech gwiazdek, miałem mało opinii i zobaczcie, ile nie miałem pokoi. To był mój ostatni save. Nie miałem 101, nie miałem 103, 104, 105, nie miałem żadnego apartamentu, miałem tylko cztery zwykłe pokoje. I to każdy na trzy gwiazdki. No zawsze lepiej cofnąć się tak. Jeżeli już tak, to lepiej cofnąć się tak. Mając cztery zwykłe pokoje, niż, niż zaczynać od zera, ale szczerze Wam powiem, nie mam teraz zdania, co zrobię. Ostatnia szansa. Stoję, cierpliwie i czekam. Czekam za dostawą. Jedzie klient który nie jest mi w tym momencie, wiecie, no w tym momencie to klienci mi nie są do niczego potrzebni tak naprawdę. Może trzeba jeszcze raz pokojówkę zatrudnić, nie wiem. Chcecie, bo mi była zwolniona. Mi nie są klienci do niczego widzowie w tym momencie potrzebni. Zresztą zobaczcie, pokojówki nawet jakbym chciał to nie mogę zatrudnić, a gdzieś tu ona chodziła po obiekcie. Po bo co mi po klientach, jak ja się już nie rozwinę dalej? Nie zamówię żadnego mebla, nic. Lecie eee. co, no może tym akcentem lepiej skończmy ten odcinek. Jeszcze raz nadpiszę sejwa, ale ja szczerze mówiąc nie mam, drogi widzu, pomysłów, co mógłbym jeszcze zrobić. Także zapisuję i zastanowię się, co z tym zrobić, ale jestem troszkę zniesmaczony. Także trzymaj się, drogi widzu, będzie mi miło, jak zostawisz komentarz pod filmem, łapkę w górę. Na pocieszenie dzisiaj, bo akurat się kurwiłem i to nieziemsko. Także do następnego odcinka. Cześć.